Witam serdecznie po raz kolejny. Gość TVSLD. Dzisiaj jest nim Piotr Gadzinowski. Witam Piotrze. Witam Ciebie, witam wszystkich Państwa. Piotrze, dzisiaj będziemy dyskutować o bardzo ważnym dokumencie. Dokumencie Sojuszu Lewicy Demokratycznej wspólnie z Partią Europejskich Socjalistów. Przygotował taki właśnie specjalny dokument, czyli Manifest PES. To jest właśnie taka książeczka, może pokażemy naszym widzom. Po pierwsze człowiek, to nasze podstawowe hasło. No ale chcemy przede wszystkim zacząć od tego, że jesteś kandydatem do Parlamentu Europejskiego z list Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pozycja podejrzewam numer 10, bo to jest taka twoja ulubiona pozycja, prawda? Tak, będę ostatni na liście w Warszawie i okolicach. Zgodnie z starym socjalistycznym hasłem, ostatni mogą być pierwszymi. A powiedz mi dlaczego? Skąd ta decyzja? Dlaczego chcesz kandydować? Jakie są przesłania? No ja chcę iść do Brukseli nie dla reprezentacji, nie dla celebry, ale do pracy. 30 lat temu, kiedy byłem studentem, pracowałem tam na czarno i nielegalnie. Od tej pory wiem, co to znaczy być pracownikiem nielegalnym, być człowiekiem tropionym przez policyjne służby. Ale potem znalazłem się tam już jako obserwator Parlamentu Europejskiego, jako reprezentant Sejmu wiele razy już legalnie. I Parlament Europejski jest to miejsce, gdzie ponad 80% jego prac legislacyjnych, prawa, które uchwala, przekłada się na ponad połowę prawa każdego naszego kraju. To znaczy, że z biegiem lat w Parlamencie Europejskim, zwłaszcza w ciągu tych 5 najbliższych lat, prawie 80% prac tego parlamentu będzie decydować o tym, jak będzie wyglądało życie w naszym kraju. Przez 10 lat byłem w polskim Sejmie, mam doświadczenia legislacyjne, bywałem w podkomisjach bardzo pluralistycznych. Zdarzało nam się pracować z ludźmi o różnych poglądach, ale osiągaliśmy kompromis i produkty, jakie wypuszczaliśmy, na przykład ustawa o kinematografii, do dzisiaj są uważane za wzorowe. Zatem idę tam do pracy. Poza tym, ja chciałbym tam, to się tak mówi, prostować ogórki. To znaczy, Unia Europejska poszła za daleko w biurokratycznych przepisach. Co prawda zlikwidowano już euronormy dotyczące ogórka, ale jeszcze wiele biurokratycznych, niepotrzebnych i wkurzających obywateli przepisów zostało. Czyli wbijasz się, Piotrze, w ten nurt to taki właśnie Partii Europejskich Socjalistów, która proponuje właśnie odbiurokratyzowanie tej Unii Europejskiej. Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tutaj naszym kolegom z PES-u możemy przekazać doświadczenie polskiego Sejmu, także ostatnie z Komisji Przyjazne Państwo, która no, jest trochę widowiskowa ze względu na działalność byłego przewodniczącego posła Palikota, ale proszę pamiętać, że pracują tam wszyscy posłowie, między innymi posłowie Lewicy, Marek Wikiński jest tam bardzo znaczącą i pracowitą postacią i doświadczenia tej komisji, doświadczenia takie, że po prostu zbieramy wszystkie takie niepotrzebne, czasem absurdalne regulacje prawne i prostujemy je, byłyby potrzebne. Tam też chciałbym być. Po trzecie, Polska będzie jednym z dwóch krajów, która będzie miała wiodącą rolę w partnerstwie wschodnim, czyli przybliżaniu Ukrainy, Białorusi, Mołdawii oraz trzech państw kaukaskich, Gruzji, Azerbejdżanu i Armenii do Europy. Można powiedzieć, że będziemy przywracać nasze stare historyczne relacje. Myślę, że no, jako osoba, która ma doświadczenia w takiej dyplomacji parlamentarnej, jako członek Komisji Łączności z Polakami, za granicą. Ja wielokrotnie byłem na tych terenach, znam te tereny. Wielokrotnie byłem tam też obserwatorem wyborów parlamentarnych z Rady Europy. Zatem myślę, że tutaj moje doświadczenia i kompetencje by się przydały. I no, Polacy
którzy byli tam obecni, mogą pomóc przywracaniu tych terenów do Europy. Tylko jest jedna sprawa. No, nie chciałbym, żebyśmy mieli taki trochę kolonialny sznyt, taki to, czego oni tam nie lubią, to znaczy takie polskie pany. Nie, nie. Jesteśmy socjalistami. To są nasi bracia, towarzysze. No właśnie, jesteśmy socjalistami. Przygotowaliśmy bardzo konkretny program, można powiedzieć, że dość rozbudowany, ale on ma takie 6 punktów głównych, można powiedzieć. Będziemy analizować w dalszych odsłonach naszych rozmów, bo nie jest to pierwsza rozmowa z Piotrem Gadzinowskim. Będziemy przeprowadzać ich więcej i myślę, że wciągniemy także w tę dyskusję właśnie naszych odbiorców, właśnie za pośrednictwem TVSLD. Ale Piotrze, 6 takich głównych tez, które mówią o tym manifestie. Jakie to są tezy i o których będziemy później mówić w naszych rozmowach? Przekształcamy Europę w taką wiodącą siłę walczącą ze zmianami klimatycznymi. I tutaj znowu możemy podyskutować, po co, czy warto, czy w ogóle, bo słyszymy też takie głosy, jest sens walczyć ze zmianami klimatycznymi, ponieważ słyszymy głosy przeciwników, że walka ze zmianami klimatycznymi jest to po prostu wymysł pewnego lobby, a czegoś takiego naprawdę nie ma. Jeśli chodzi o równość płci, to tutaj sprawa jest zauważalna. Zwłaszcza próbują powiedzieć, że jest to lobby, prawda? Zwłaszcza w naszym kraju, bo pamiętajmy, że kobiety są w naszym kraju jedyną większością, bo kobiet jest ponad 51%, a mężczyzn jest mniej. Jest to jedyna większość, która jest na prawach mniejszości. Kolejna sprawa to jest tworzenie skutecznej polityki migracyjnej. Znowu, w Polsce wydaje się, że jest to coś, co nas nie dotyczy. Ale pamiętajmy, że nasze społeczeństwo starzeje się. Według prognoz demograficznych około 2020 roku będzie nas o 2 miliony mniej i jedna osoba będzie pracować na jedną, a może i więcej osób, które będą